Jarosław, moje miasto, mój dom, moja szkoła, moja rodzina, moi przyjaciele i moi znajomi. Od 4 lat mam zaszczyt reprezentować tę ziemię jako poseł na Sejm. Od kilku miesięcy także jako minister w kancelarii premiera. Bycie politykiem to jednak nie tylko zaszczyt, to przede wszystkim służba na rzecz swojego regionu i jego mieszkańców. Spójrzmy, co udało się zrobić przez 4 lata na rzecz Jarosławia i powiatu jarosławskiego. Dzięki wspólnym staraniom z marszałkiem województwa podkarpackiego Władysławem Ortylem, premier Mateusz Morawiecki oraz minister inwestycji i rozwoju wybudują dla Jarosławia drugi most. To oczekiwana od kilkunastu lat inwestycja, która pochłonie 120 milionów złotych i zlikwiduje nareszcie wielogodzinne korki. Udało mi się przekonać ministra kultury i dziedzictwa narodowego do utworzenia w Jarosławiu Państwowej Szkoły Muzycznej drugiego stopnia. Dzięki życzliwości wicepremiera nasze zdolne dzieci mogą się kształcić za darmo. W Jarosławiu powstało Ogólnopolskie Centrum Teleinformatyczne, które obsłuży klientów branży gazowej z całego kraju. To ważne wyróżnienie dla naszego regionu, dla naszego miasta i ponad 80 nowych miejsc pracy. Dzięki życzliwości marszałka województwa podkarpackiego już niedługo ruszy tak długo oczekiwany remont drogi wojewódzkiej 881 na trasie Kańczuga-Prupnik. Samorząd województwa podkarpackiego przeznacza na ten cel aż 40 milionów złotych. Kiedy rozpoczynałam starania o remont drogi krajowej 77 na odcinku Wólka Pełkińska-Pełkinie, droga znajdowała się na 625 miejscu listy rezerwowej w Ministerstwie Infrastruktury. Po 1,5 roku zabiegów udało się. Dziś rząd przeznacza 50 milionów złotych na tę inwestycję. Interwencji udało się przekierować ruch samochodów ciężarowych na specjalnie w tym celu utworzone parkingi, a Ministerstwo Infrastruktury rozpoczyna remont zniszczonej nawierzchni. Października 13 wybory. Wszyscy pójdziemy do urn. Warto głosować nie na tych, którzy obiecują, ale na tych, którzy naprawdę pracują. Jest jeszcze tyle do zrobienia. 13 października proszę o Państwa głos.